Często jest tak, że u osób młodych po rozstaniu pojawiają się jakieś takie myśli, a może warto byłoby wrócić. Było coś takiego, że on próbował ponownie o ciebie walczyć? Nie, nie było. Nie próbował walczyć. Z mojej strony też jakby, kiedy widziałam niektóre zachowania, też przestało mi, że tak powiem, zależeć na tej walce mhm. o, o nasz związek, dlatego rozstaliśmy się w w zgodzie tak naprawdę, że ja się zgodziłam z tym co on mówił, jakie miał problemy do mnie, ja tak samo, więc obydwaj po doszliśmy do takiego porozumienia i tutaj nie było, wiesz, żadnych kłótni na koniec, żadnej walki, nie też wiesz, nie, nie, nie robimy sobie, nie chodzimy kłód pod nogi, nie kłócimy się, dlatego to jest bez sensu, to jest marnowanie czasu, dlatego teraz każdy poszedł w swoją stronę i tak jest najlepiej. To jakie zachowanie jego ci się nie podobały? <laughs> Słuchaj, uh... Wiem, że nie możesz powiedzieć za dużo, ale tak jakby nakreśl. No bo wasze życie jest trochę na świeczniku. Byliście w programie i ludzie się tym interesują. Wiedzą, ok, jak się to zaczynało, więc chcą też wiedzieć, jak to się skończyło mhm. i co się nie podobało. Wolałabym takie rzeczy zostawić dla siebie. Natomiast... No... Poponik cię kocha. Daj jeden przykład. Różnica, różnica charakterów na pewno tutaj, tutaj dużo zrobiła. On jest takim bardziej chłopakiem... Może nie powiem, że jest spokojny, ale jak już wybuchnie, no to już, już koniec, no nie? Czyli że na przykład kurczę, no ciężko, ciężko mi to wytłumaczyć. Po prostu czasami mamy zupełnie mieliśmy zupełnie inne zdania i tego się nie dało już przeskoczyć. A byliście trochę włoską rodziną? Włoską? No, że w sensie, wiesz, latały talerze? Wiesz, przysłowiowe? raczej nie, raczej nie. A jak się kłóciliście, to jaki on był? No że był trochę wybuchowy. Tak, był spokojny, tak, tak, ale był tak, wybuchowy. Tak, tak. Był Zdarzyło wybuchowy. mu się przekroczyć jakąś granicę albo być blisko przekroczenia jakiejś granicy? Tak, na pewno jakieś granice tutaj zostały przekroczone. Mhm. Ale, słowne, ale to, już, czy... to już jest pytanie, to już jest pytanie do Dominika. Słuchaj, Ja nie chcę mówić, jeśli będzie chciał się pochwalić, to spokojnie. Ja tutaj wolę. Jest to dla mnie ciężki temat, więc wolę zostawić to dla siebie i tego nie poruszać. Okej, okay, a myślisz, że ma się czym chwalić? Facet powinien się szczycić takimi Wiesz, rzeczami? No właśnie chwalić nie, to było bardziej takie um, sarkastyczne. Ja to skumałem, ale chciałem, no. żebyś, to, <laughs> <Powiedziała głośno. laughs> żebyś to powiedziała głośno. Czyli można powiedzieć, że on był trochę sam sobie winien, że to się rozpadło. No oczywiście, myślę, że wina tutaj leżała po, po obu stronach, jednak z mojego punktu widzenia yy, to po prostu yy, troszkę właśnie ta granica została przekroczona.